Widzicie, czasem bywa tak, że transakcje dokonuje się w takich warunkach. Dosłownie na polu. Zapraszam na kolejny odcinek. Mix. Widzicie, moi drodzy, czasami bywa tak, że klocki nie chcą przyjechać do Was i wtedy Wy musicie jechać do klocków. No i właśnie dzisiaj chociażby tak było. No i czasem bywa tak, jak było dziś, że na przykład dzwoni do mnie osoba, chce mi sprzedać klocki, ale na przykład mieszka niedaleko Olkusza i wie, że w Olkuszu w dzień targowy, to znaczy wtorek czy piątek w centrum, to jak zaparkujesz pół kilometra od mojego miejsca firmy, to jest cud. Jakby ta pani chciała sprzedać klocki, ale powiedziała, że w piątek nie przyjedzie, no bo ten targ i tak dalej, no ale mi zależało, żeby mieć je na piątek, ponieważ chciałbym je sobie już w górach składać. Jadę na weekend w góry, mówię, już sobie zacznę przynajmniej segregować na kolory, przyjadę w przyszłym tygodniu, już mogę go składać. Mi w związku z tym bardzo zależało, żeby go mieć w piątek i właśnie dlatego, no to tu dużo gadać, umówiłem się, że spotkamy się w połowie drogi, że ja trochę podjadę, ona trochę podjedzie, więc jakby, znaczy ona 30 km, a ja 3, no nie mniej za Olkusz. W związku z tym jakby tak czasem się ma poświęcać, no też poświęcenie małe. Moi drodzy, niemniej miksa już mam, ale zaraz Wam opowiem jeszcze inną ciekawą historię z nim związaną. No i moi drodzy, mamy kolejny miks i znów jesteśmy w moim domu rodzinnym, głównie dlatego, że cały czas mi się nie mieszczą klocki. I teraz tak, trochę opowieści. Aktualnie witam Was w salonie, chociaż jestem tu tylko na chwilę. Sytuacja była taka, tak jak Wam opowiadałem, pani zadzwoniła, nie chciała jednak w piątek pchać się w centrum Olkusza, spotkaliśmy się po środku. Bardzo ciekawa sytuacja, pani się bardzo pięknie przygotowała, tylko nie wzięła figurek. Poważnie, pani mi przyniosła pytania najważniejsze. Ile? 11,5 kg. Ponoć tylko i wyłącznie same Lego. Z jakiego okresu? Pani określiła to między lata 13 do 17, także nie są takie stare klocki, ale ponoć jest tu dużo Ninjago. Pani mówiła też, że jest do mieszkań techników. Bałem się, że będzie ich ogrom, natomiast ich jest tylko taka siata, więc jakby nieźle, bo tu jest pewne 2 kg, tu mamy 9 kg innych kloców. I teraz tak, zapytacie mnie, jak to kupiłeś, więc bez figurek? A no nie! Przede wszystkim okazało się, że to poniekąd jest jakaś tam znajoma, w sensie pani kojarzy mojego brata i tak dalej, więc oczywiście to mogła być ściema, aczkolwiek do szczęścia, że mam brata, to też trzeba umieć. Natomiast fakt faktem jest takim, że jakby wiecie, no skoro ktoś tam ode mnie ją kojarzy, no to jakby mogłem zaryzykować. Nie do końca zaryzykowałem, bo oczywiście nie zapłaciłem jej pewnej kwoty. Zapytacie ile? Dałem za te 11 kilo, 11,5 kilo dałem 700 zł. Znaczy jeszcze nie dałem, tak jak mówię, póki co dałem pani połowę, a drugą połowę dam po dostarczeniu figurek. Tak się składa, że dziś jadę w góry i poniekąd jadę przez Chrzanów, właśnie skąd ona pochodzi, więc jakby umówiliśmy się, że podjadę, zabiorę figurki i wtedy dopłacę resztę. Dlatego dzisiaj sobie zrobimy unboxing tych oto klocków, co mam tutaj, a później już zapewne w górach pokażę Wam, jakie mam figurki. I mam nadzieję, że mój słaby laptop zdąży do wyrenderowania na sobotę. Czekam właśnie na SMS od pani, żeby się ustawić co do godziny. Natomiast faktem jest takim, że nawet gdyby mi tych figurek teraz jakimś cudem nie starczyła, 400 za jednak 11 kg klocków nie jest tak źle. Jednak wiem, wy najbardziej czekacie na to, co jest w środku, więc no, nie przedłużajmy. Nie podoba mi się całkowicie ten kocyk, ale tak się kończy, jak się nie myśli i się nie bierze swojego z domu i trzeba jakiś z domu rodzinnym kombinować i no taki jest. Mamy więc dwie reklamówki, czekajcie, i myślę, że tej rozsypywać nie będę, ponieważ tutaj pani, chociaż pani mówi, że to są techniki, a proszę, mamy Italię i P1, P3. No dobra, nie każdy wie dokładnie, jak jest z technikami, nie mam jakby żalu, oczywiście, że tu będzie trochę też mieszane. Bionicle trochę. Najbardziej oczywiście jestem ciekaw, bo no tak jak mówię, jak się kupuje od kobiet, nigdy człowiek nie może być pewny, jak to jest z tymi podróbkami, bo zazwyczaj niestety kobiety traktują je wszystkie Lego jako klocki, w sensie wszystkie klocki jako Lego uważają. Jestem bardzo ciekaw, no zobaczymy. Natomiast tak jak mówię, no tutaj myślę, że tych rozsypywać nie będę. Nexo Knighty oczywiście. No i widzimy, że z wami wziąłem, bo mamy tu do czynienia z... Nie, z oryginałem! Aaaa, myślałem, że to podróbka. Dobra, rozsypmy więc to, co najważniejsze, czyli główną pakę. Bo to przecież ona tu jest najważniejsza. I jeszcze w woli ścisłości chciałbym Wam coś pokazać, bo pani naprawdę bardzo fajnie się przygotowała. Mianowicie spójrzcie, dała mi roślinki osobno do jednego woreczka. Chociaż jest to też deska, no nieważne.
dała mi gadżety do drugiego woreczka, figurki do kolejnego woreczka i figurek zapomniała. No cóż, była. Cały czas mam tu blisko i tak dalej. Tu się nic nie dzieje. Tutaj mamy też drugą siatkę z gadżetami. To sobie otworzymy osobno. A teraz póki co największy show, czyli wysypmy dużą torbę. Uwaga. Oczywiście na pierwszy rzut oka nie ścięło mnie z nóg, no bo też chyba ciężko, żeby mnie jednak lata 2013-16 z nóg ścięły. Wiadomo, na pierwszy rzut oczywiście rzuca się to. 21 to będzie City zdecydowanie, raczej, ale to chyba nie jest ta seria arktyczna, chociaż mam z innego miksa tego City, z którego nie mogę ruszyć, podobny element i jakby tylko większy, więc nie wiem, czy tam była mniejsza łódka. Czy to jest Lego w ogóle? W sensie ja widzę, to jest klocek Lego, ale czy naklejka? Tu jest Lego? Nie mam pojęcia, skąd to może pochodzić. Będzie trochę tych dżunglowych. To akurat może nieźle, bo to się może nawet w miarę fajnie sprzedawać w dobie teraz tej reaktywacji dżunglowej serii. Tutaj coś 21 i patrząc na to, że to się łączy z tą łodzią, to ma będzie jakiś City z łodzią. Że jest City tutaj? Wiadomo, dużo. Star Warsów pani nie obiecywała, więc się nie doszukujemy. No co może być w latach, moi drodzy, 13, 16, 17? Ninjago, Nexo Knight, City. Póki to tak jak mówię, nie widzę żadnych spektakularnych klocków, spektakularnych elementów. Szkoda, że póki co nie mam tych figurek, tak jak mówię, one mi się pojawią na filmie, też powinny być. A jeżeli się nie pojawią, to wiecie, że pani oszukała. Nie, no tak jak mówię, to nie jest tak, że wiecie, mnie łatwo oszukać czy coś. Pani mi chciała pokazać dowód, tak jak mówię, potem okazało się, że gdzieś tam dalsza znajomość, ale jest między nami. Jaka kurczę ciekawa mapa, skąd to pochodzi w ogóle. Taka mapa, bardzo dużo elementów naklejkowych, co mnie cieszy, bo pozwoli to na szybką identyfikację zestawu, bo oczywiście wiecie, że najszybciej się właśnie po elementach naklejkowych czy nadrukowych poznaje. A tutaj jest ich naprawdę, naprawdę sporo. Śmieciarka, którą nomen omen chciałem sobie kupić i chyba już wiem, jaki zestaw u mnie zostanie, bo od jakiegoś czasu mam taką taktykę, że zostawiam sobie jeden zestaw z każdego miksa. Będzie samolot, cargo. To jest wszystko spoko, powiem wam szczerze, bo patrząc na to, że ja w 2014 zacząłem do klocków wracać, to ja dużo zestawów już tu znam z głowy. Dużo rozpoznaję, po prostu widzicie, widząc po elemencie, tego nie rozpoznaję kompletnie. To jest Lego? Lego! O kurczę, co to będzie to? Tego kompletnie, wyjątkowo nie poznaję. 112, ale to nie jest numer ratunkowy. Nie będę dzwonił na 112. Jestem zdziwiony, bo tu widziałem przy tym jeden klocek, który tu się chyba nie powinien pojawiać, bo to raczej starszy klocek. Wiecie, każdy gdzieś tam na jakimś etapie swojego życia. Oj, food truck jest! Food truck też powinien osiągać dobre ceny. Każdy gdzieś tam kiedyś mógł kupić randomowego kloca i to jest kolejny kloc, który jakby o tym świadczy. Kilka z takich śmieszków się pojawiło na moim sklepie. Cały czas jest, jeżeli chcecie. Jezi, seria. Jungle. Jezi, śmieciarka. I tak jak mówię, no troszkę Ninjago tutaj faktycznie się też przewija. Powiem szczerze tak, no z nóg mnie to nie ścina. Nexo Knight. Z nóg mnie ten mix nie ścina, ale gdzieś tu widziałem elementy cnobru. Ale wiecie, no jakby też nie spodziewałem się ścięcia, powiem wam szczerze. O, kusza chyba to jest, nie? Ścięcia się też nie spodziewałem. Bo pani w miarę uczciwie do tematu podeszła, nie ściemniała mi ich, wiecie, że tu jest nie wiadomo co, że Star Wars, Hobbit i nie wiadomo co. I też tak to właśnie trochę bywa z miksami, że jak widzieliście, ostatnio kupiłem za 8 stówek, handlując w dół miksa, kurczę, który przypuszczalnie rozbije bank, do którego cały czas jeszcze nie otwarłem, tak spokojnie, też chwilę pod panią go otworzę. Kontra na przykład miks ten za 7 stówek, gdzie pani się w ogóle nie handlowała, w sensie, wiecie, pani zadzwoniła, ile pan da. Ja tak mówię, no 7 stówek może, pani powiedziała, że okej, mówię 7 stówek, bo mówię i podwozi, i wszystko po drodze i tak dalej, więc jakby mówię, nie ma problemu. Natomiast no widzicie, różnie to bywa, niemniej, jak wyjdę na tym miksie, raczej dobrze, tak jak widzicie, ostatnio miałem 7-kilowy z Friends, na którym wyszedłem 1500-1600 do przodu, powiedzcie, jak dobrze, jak tam narzekałem. No tak, narzekałem, natomiast City pójdzie i Ninjago i no może nie Nexo, ale pójdzie co do zasady lepiej niż Friends, w związku z tym tutaj mamy, tylko że znowu dwa razy tyle zapłaciłem. Może być, że wyjdę niedużo lepiej za tym miksie. Zobaczymy, jak to są też figurki, czy tam są jakieś kolekcjonerskie figi, czy jak to tam po prostu wygląda. Natomiast no, sam jestem ciekaw, bo mówię, nie był to najtańszy miks, ale wiecie, często ktoś możemy kupić w ślepo, ktoś nam obieca, że są Star Warsy i tak dalej, a nie ma.
A 65 zł no nie jest to najniższa cena, jaką zapłaciłem za miks, nie jest też najwyższa, ale faktycznie mogłem jeszcze troszkę mniej dać, ale pani była przemiła. Ja chyba się nie nadaję do biznesu. I jeszcze taki rzut okiem, bo ja wiem, że wy to lubicie. To jest bodaj helikopter, który sam mam w swojej kolekcji, więc jakby już rozpoznany. Tutaj, co my tu jeszcze mamy? Aha, to jest autko poznałem, czyli będzie więcej tamtych. Food truck mieliście jeszcze, coś jeszcze bardziej charakterystycznego. Zielony motor, ale on mi nic nie mówi. Tutaj to jest chyba od helikoptera. To już poznaję, to chyba był zestaw tak, z takim wielkim autem, który na lawecie miał tą łódkę. I to by się zgadzało wszystko. Forza jakaś będzie, Italia czy coś takiego. O nie, to złodzieje, miałem powiedzieć oczywiście strażak, ale faktycznie strażaków tu praktycznie nie widzę. Natomiast no oczywistym jest, że gdzieś mi się ten miks nawet nie tylko zwróci, ale i mam nadzieję, że spoko zarobi. Tak jak mówiłem, to się okaże. Dużo naklejek, także tutaj faktycznie identyfikacja, co jak co, ale tych nowych zestawów w stosunku do tych starych zestawów z lat 90. w dzisiejszych czasach jest znacznie łatwa, także narzeka się na te naklejki, a i owszem, ale faktycznie gdzieś tam jest to, że w rozpoznawaniu zestawu mocno pomagają. No nic, moi drodzy, czekamy na figurki i wtedy zobaczymy, co tutaj jeszcze dostaniemy. No i kurczę, o gadżetach zapomniałem, ale jak tak mi się przyglądam przez worek, no to chyba średnio, to myślę, że poczekamy sobie na figurki i to figurki, jakby tutaj bardziej mi określą, co znajduje się w środku, bo tu wiele nie odkryłem. No od będzie cynobr, miecze Ninjago, trochę szkieletów, Nexonite. No tak jak mówię, nic tu nie ma takiego, czego bym dokładniej nie wiedział. Myślę, że figurki już też tu czegoś nie zrewolucjonizują. Jedyne, co mogą zmienić figurki, tak jak mówię, na przykład może być dużo kolekcjonerskich figurek w środku. Na to trochę też liczę, żeby podreperować jakby stan tego miksa. Natomiast ja tego nie rozwiązuję, bo pani to mocno zawiązała, a tu nie mogę znaleźć żadnych woreczków, więc nie miałbym jak tego załadować do auta i wziąć w góry. Dlatego też tego nie rozwiążę. Swoją drogą, no zapowiadał się jeden z miksów, który może być absolutnie bez podróbek. No niestety, już nawet szybko przy wpakowywaniu z koca do worka z powrotem znalazłem. No niestety i Kobi i Lele. Ale mimo wszystko chyba będzie tu najmniej w historii wszystkich miksów podróbek. No, też zobaczymy jak to pójdzie. No i już na miejscu i teraz sięgnijmy po najważniejsze. Są figi. Robimy polny look. No tu lalki są. Potrzebuję wziąć tackę chwilę spod nich. Weź te lalki, bo tackę potrzebuję wziąć tą spod nich. I uwaga, najważniejsze to, na co czekaliście cały film, a być może całe życie. No i proszę, podróbeczka pierwsza, nie no, a tak serio. No to jest z Ninjago, sweterek. On jest chyba z minifigurek kolekcjonerskich. Coś z Batmana, ale nie widziałem tam żadnego zestawu z Batmana, także może to też być jakaś figurka czy coś. Jeżeli tu byłby ten typ z Senatu, to nie byłoby źle. On był z całkiem drugiego zestawu. To jest chyba ewidentnie z lat 90., ale tu mówię, domieszki lat 90. za dużo się spodziewam. Tu mogły być jakieś luźne kloce. Co tutaj mamy? Ale to nie jest ten senacki, nie? Nie, to jest jakiś inny. Większość Ninjago. Zdecydowanie największa przewaga Ninjago. To zielone to są Gwiezdne Wojny? Czy to jest... Nie, to jest ta, wiem. Wiecie, z Rebeliantów. Ciekawy kapelusz, to może być z minifigurek, natomiast nie ma tu minifigurek kolekcjonerskich poza jakimiś jednorazowymi okazami. Tak jak mówiłem, Batman może być, bo mamy tutaj po raz kolejny. Tego senackiego zestawu to raczej zdecydowanie nie ma. Jest, ja myślę, że to Maul, ale nie. Czy widzicie tu coś ciekawego? Jeżeli widzicie, to oczywiście standardowo piszcie mi w komentarzach, bo ja mocno doceniam waszą pomoc. Spójrzcie, nawet Brelok, od taki zwykły dżunglowy. Zawsze bardzo doceniam waszą pomoc, więc i tym razem jak mi będziecie pisać, że widzicie tu figurkę z tego i z tego zestawu, będę niezmiernie wdzięczny. Kanan Jarus bodajże. Natomiast zdecydowanie no, nie ma tutaj jakiegoś szału Ninjago. To przede wszystkim, w sensie wiecie, nie jestem zawiedziony.
bo mogli obiecywać to, a mogły być w ogóle zupełnie coś innego. Generalnie nie jest źle. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Psiaki, chodźcie, będziemy składać.